Indie to kraj odległy o bogatej historii i kulturze. Jednak największym zainteresowaniem cieszy się taniec Bollywood. Mieszkańcy Kraśnika mogli bliżej zapoznać się z tą fascynującą kulturą podczas występu zespołu Nimboda ze Stalowej Woli, których gościł Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Pomoc. Zespół Nimboda działa od niedawna, ale już znalazł swoich fanów, a znaczną ich część zasilili kraśniczanie, którzy ciepło przyjęli dziewczęta. Oprócz występów tanecznych widzowie mogli bliżej poznać kulturę Indii, a także przymierzyć typowe dla tej kultury stroje, m.in. sari. No, stroje bollywoodzkie rzeczywiście są chyba najpiękniejsze na świecie i to oczywiście kobiety, wszystkie fanki Bollywoodu zaczynają natychmiast szaleć na punkcie tych strojów. Także stroje indyjskie, no to jest kilka ich rodzajów, bo zarówno takie komplety, jakie na przykład ja mam na sobie, salwar kameez, czyli tunika i spodnie, jak i choli lehengi, czyli spódnice i bluzeczki, przy czym bluzeczka może być taka krótka, sięgająca zaledwie pod biust albo dłuższa. I do tego jest jeszcze często noszony szal, czyli dupatta. Oraz najbardziej znane, najbardziej kojarzone przez wszystkich sari, czyli po prostu 6-metrowy pas materiału, który się specjalnie drapuje na ciele i do tego nosi się krótką bluzeczkę zwaną choli. A czym charakteryzuje się taniec indyjski? Taniec indyjski, no, jeśli chodzi o taniec klasyczny, to charakterystyczne dla niego są dynamiczne, jest dynamika wykonania, statyczne pozy i emocjonalne zaangażowanie tancerzy, którzy właśnie muszą oddać całym swoim ciałem, mimiką, gestami, każdym ruchem muszą właśnie opowiedzieć historię. No i mudry, czyli gesty przypominające nieco język migowy. I te właśnie mudry zostały zapożyczone przez taniec Bollywood, który bazuje na indyjskim tańcu klasycznym, przy czym na różnych jego odmianach, bo zarówno na Bharatanatyam, jak i na Kathaku. I łączy również elementy indyjskiego tańca ludowego, najczęściej bangry z Pendżabu, a także elementy tańców zachodnich, hip-hopu, samby, salsy i innych tańców. Skoczne tańce okraszone zostały przepiękną muzyką, głównie filmową, a każdy utwór opowiadał inną historię. Mamy nadzieję, że zespół Nimboda jeszcze odwiedzi nasze miasto, może tym razem zapraszając nas na warsztaty, aby każdy mógł spróbować sił w tym pięknym tańcu.